Goście dzisiaj w uprzywilejowanej sytuacji wygrali poprzedni mecz. Gospodarze muszą wykorzystać wszystkie swoje siły. Pierwsze kopnięcie, piłkarze Bayernu rozpoczynają pierwszą połowę. Kroos. Gomez. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Tymoszczuk. Ribery. Kroos. Patryk Małecki. Maciej Rybus. No zobaczmy, czy sobie poradzi. Było gorąco, ale obrona ma chłodny umysł. Świetnie, w pole karne. Spójrzmy, dośrodkowanie przejęte przez obrońcę. I zacznie Bayern Monachium od wrzutu z autu. Ribery. Przy piłce wspaniały drybler, fantastycznie radzi sobie w sytuacjach 1 na 1. Kroos. Teraz Lam. Kroos. Luis Gustavo. Przechwycili przeciwnicy. Dobrze dograł. Czy to wykorzysta? Broni. Piłka wychodzi. A jaka bramka! Kroos. Tymoszczuk. Ribery. Tymoszczuk. Boateng. Ribery. Nie wyszło mu to prostopadłe zagranie. Piłka u rywala. Patryk Małecki. Cała seria podań, aż przyjemnie patrzeć. Allianz Arena to stadion na wskroś nowoczesny. Oddany do użytku został w roku 2005. Znajdują się tutaj m.in. dwa żłobki. A także największy parking w Europie, który może pomieścić 10... Jest okazja! Nie ma bramki! Źle przyjął piłkę i strzelił za bardzo w bok. Od własnej bramki Bayern. Boateng. Vermaelen. Słusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Ribery. Świetne wejście na skrzydle. Szkoda, mogło być groźnie. Kroos. Tymoszczuk.
Ryzykownie, ale udanie. Świetna akcja w obronie. Zdążył w ostatniej chwili. Radosław Majewski. Obrońca wykazał się teraz przytomnością umysłu. Dani Alves zabiera piłkę przeciwnikom. Według statystyk Bayern częściej jest w posiadaniu piłki. Samo posiadanie to jedno, ale to, że przegrywają mecz, świadczy o tym, że nie do końca grają skutecznie. Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. Spodziewaliśmy się chyba bardziej emocjonującego pojedynku. Rzeczywiście, ale w pierwszej połowie nic się nie działo. Wspaniała atmosfera, przed nami druga połowa na Allianz Arena. Sobiech. Piłka wędruje jak po sznurku. Polański. Ładne dogranie. Czy to wykorzysta? Uderzenie poza bramkę. Źle uderzona piłka. Bramkarz Bayernu Monachium będzie wznawiał grę. Gomez. Przeciwnicy przejmują piłkę. Patryk Małecki. Radosław Majewski. Skutecznie dograł do kolegi. Przejęli piłkę. Tracą piłkę. Piszczek. Sobiech. Vermaelen. Świetnie arbiter zareagował, stosując przywilej korzyści. Bayern atakuje. No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. Ribery odbiera piłkę przeciwnikowi. Czy wykorzystają szansę w szybkim ataku? Robben. Odebrał piłkę czysto, ładnie. Dragović. Sobiech. Maciej Rybus. Radosław Majewski. Dobrze dograł. Polański. Dobry, ryzykowny odbiór. Kroos. Vermaelen. Przeciwnicy przejęli. Obronił, nie złapał, piłka w grze. Tymoszczuk. Czy to wykorzysta? Piłka w siatce. Jest w świetnej formie strzeleckiej, po raz kolejny to potwierdza. On ma łatwość zdobywania goli. To jest dar. Widzimy teraz, jak wymanewrował obrońców, zanim zdobył bramkę. No i mamy stratę piłki. Ładnie dograł. Zdecydował się dośrodkować. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Dobrze próbował, ale stracił. Dostrzegł partnera. No brawo, świetne zagranie. Niesamowicie to obronił. Jak on zatrzymał ten strzał.
Bayern Monachium od linii bocznej. Dwóch nowych graczy wbiega na boisko. Ribery. No piłkę odebrał i stracił. Znalazł się na czystej pozycji. No niestety, tym razem się nie udało. Gomez. Ależ przytomne zagranie obrońców. To było przejęcie kluczowego podania. Piłka odbija się od zawodnika i opuszcza pole gry. I zacznie Bayern Monachium od wrzutu z autu. Ribery. Dobrze teraz interweniuje obrona, oddalając niebezpieczeństwo. Kroos. Ładne podanie. Świetnie przejął tę piłkę na skrzydle. Bayern Monachium od linii bocznej. Robben. Spójrzmy. Rzut wolny dla Bayernu Monachium. I skończyło się na upomnieniu słownym od sędziego. Ten sędzia jest cierpliwy. Pewnie chwyta ten strzał z rzutu wolnego. Udało mu się odebrać piłkę ślizgiem. Dragowicz. I w dwumeczu okazują się lepsi. I słusznie cieszą się z tego wyniku. Mecz komentowali dla Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Dziękujemy bardzo za uwagę.